Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Safe Mode, a dzisiaj aktualizacja 18, która wyszła no chyba tej nocy aktualnie, co to oglądacie, bo wstałem dzisiaj, tak, mam dzisiaj sam dosłownie ranek, dopiero co się obudziłem i patrzę się, hej, coś się zmieniło, jest jakaś aktualizacja, wbiłem się i po prostu mi wyszły oczy. Nowy Heroes. Nowe jakby właściwości tutaj z góry są pokazane. Ja wam wszystko tutaj oczywiście opowiem, pokażę o co chodzi, są dwie nowe mapy, nowy balans jest w ogóle zrobiony i co jest takie dosyć śmieszne, to z tego co zauważyłem, jest zboostowany bardzo mocno Sabik. Naprawdę Sabik jest mega zboostowany, bo i jego wersja tutaj odnośnie górne ścieżki dostała bardzo sporego boosta, między innymi tym, że szybciej po prostu atakuje, większy damage w ogóle do leadów będzie miał, więc mówię wam, dopiero po prostu jakaś jest paranoja, że to zboostowali. Dodatkowo zboostowali w ogóle jeszcze balistę. Balista dostaje też jakieś właściwości specjalne od innych subów, więc ja wam mówię, to wszystko jest tak zboostowane, po prostu jakaś paranoja. I zboostowali jeszcze suba, czyli coś co było i tak czy siak proste, więc myślę, że tym razem chyba nasz półwysep przejdziemy spokojnie na chipsach, tylko może na subach, bo takiego dostały one boosta, ale dobrze. Pierwsze co chciałem wam pokazać tutaj, moje ogólnie statystyki. To jest super sprawa. Naprawdę się ucieszyłem z tego powodu. I tu mam podstawowe dane, jakimi heroesami gram. Mówiłem wam, że moim ulubionym jest Quincy? Mówiłem. Quincy na pierwszym miejscu jest u mnie. Później mam Obyna i mam później Gwendolinkę. I o dziwo nie mam żadnych top manki. I to jest bardzo ciekawe. Moje wszystkie medale, już widzę, że muszę o nie dbać. Na górze macie medale ze singla. Po środku macie medale z koopa, którego też oczywiście w takim razie przydałoby się rozwinąć, żeby było ich troszeczkę więcej. No i oczywiście wyścigi, których i tak nie biorę nigdy udziału. Tutaj ogólnie co jest jakby udostępniane przeze mnie dla graczy, czyli ile rozegrałem łącznie gier, czyli 3000, ile wygrałem gier. Najwyższa moja runda 398, gdzie co ja udostępnię wszystkie rzeczy, to nie ma większego sensu tego ukrywać, ile łącznie jakby zniszczyłem. Ja wszystkie te cechy wam udostępnię, żebyście mogli sobie to... A nie, nie mogę wszystkiego pokazać. A, czy mogę się chwalić tylko tym, co faktycznie chcę. To jest dosyć ciekawa sprawa, ale mówię, tego jest naprawdę tutaj dużo. Ile moabów rozbiłem, ile badów rozbiłem, tak naprawdę można się tym pochwalić. Jak najbardziej, ile wygenerowałem pieniążków, ile mam achievementów i ile jeszcze jest ukrytych. Są trzy ukryte achievementy. To jest piękne, bo teraz będę mógł to sobie zobaczyć. Staty gracza, ogólne staty gracza jakie są. Teraz sobie to właśnie widzę, to co wy będziecie widzieli na moim koncie. Super, po prostu genialne to będzie. Doszły nam dwa nowe punkty knowledge. Pierwszy punkt odnosi primary do bumerangów. Ja go od razu sobie biorę i tutaj macie napisane. I tutaj to jest troszeczkę dziwne, szczerze mówiąc. Znaczy, ja rozumiem chyba o co chodzi, ale to musimy zobaczyć w praktyce. Będziemy mogli zmieniać rękę przy bumerangu, czyli chyba kierunek, w którym będzie on rzucał. I to w kilku mapach, w których ja po prostu go używałem, było naprawdę dobre. Byłoby naprawdę dobre, bo dzięki temu bumerang będzie leciał dokładnie w tą stronę, którą ja chcę, będzie zakręcał tam, gdzie chcę. Może będziemy mogli to też w trakcie rundy zmieniać po prostu na stronę, tak jak mamy w przypadku migracji samolotu. To byłoby super. No i kolejny boost, którego muszę przetestować, czyli wpłacanie pieniędzy do banku. Podczas rundy wpłacamy pieniądze do banku, jak powiedzmy do połowy banku wpłacamy pieniądze. Pamiętajcie, co rundę dostajemy 20% z banku, więc to w ogóle będzie mega mocarne. To w ogóle będzie mega mocarne. Będziemy wpłacali na przykład do 80% banku albo do 70% banku i będziemy po prostu zarabiali, jeśli to chodzi o to. Ale to muszę oczywiście przetestować, za chwilkę to oczywiście sprawdzimy. No i to, na co chyba czekaliście wszyscy, czyli nowy Heroes. 5000 kosztuje. A czyli już zrobili przesuwane, bo już się nie mieszczą oni. I mamy nowego Herosa. To jest jednostka wodna, z tego co widzę. Czyli po prostu jakiś kolejny sabik. Wymaga wody do postawienia, super, bardzo, bardzo fajnie. Jego cechy podstawowe to jest miny. Tego co widzę, to były to miny. O, więc tutaj mamy zwiększoną szybkość ataku. Tutaj na 10 poziomie mamy mega miny, mega minę. Zobaczymy na ile ona jest mocna oczywiście. I
czyli na 15 była kolejna cecha. Tutaj mamy większą eksplozję, możliwość bicia Black Balloon oraz usuwania camo, czyli nasz admirał będzie usuwał dodatkowe jeszcze camo wszystkie. Tutaj, o, tu mamy, na 7 poziomie mamy bicie camo, czyli on sam w sobie też bije camo, czyli on chyba bije tym rewolwerem swoim. Tutaj następnie mamy już podstawowe jakieś tutaj boosty, mało znaczące dla całej gry. I na 20 poziomie będziemy mieli Massive Damage, przypadkiem mega bomby. Sprawdzimy to na Creative, tak mi się wydaje. Najpierw tylko więcej, nasze kochane, więc co, unlock, bierzmy. Admirał Brickel. Admirał Brickel. Powiem wam, że to może być naprawdę mega kozacki hero. On może być naprawdę mega, mega kozacki. No i dobra, oczywiście, dalej mamy jeszcze dwie nowe mapy. Bazar, czyli z dwóch stron idą, tu się spotykają, czyli pewnie idą z jednej i z drugiej strony jednocześnie, będą tutaj po prostu jakby szli na zmianę, tak mi się wydaje, teraz to oczywiście zweryfikujemy. Tutaj mamy Fluden Wale, czyli co, tu mamy przejście, czy dwa przejścia mamy? Dwie strony oni tutaj się wspinają. Tu się mogą wspinać oni jeszcze. Gdzieś tutaj jeszcze iść wodą. Dobra, to jest ciekawe, gdzie to będzie w ogóle iść. Może w ogóle uruchommy tą mapę. Zobaczmy, cóż tutaj się dzieje na niej. I jak nasz hero wygląda. Dobra, idą tylko tędy. Czyli tylko tutaj idą tym. Okej, spoko. A idą w obie strony. Więc tak naprawdę, skoro idą w obie strony, to przydałoby się dać go chyba na środku. Dobra, zobaczmy, co on tutaj w ogóle robi. Okej, okay, puśćmy go. Oczywiście pie w kolce. Tutaj daje miny na wodzie. Czemu na wodzie dajesz miny? On co tutaj, na ścieżce. A dobra, bo on jest jednostką wodną, stawia na wodzie miny. Okej, okay, dobra, to rozumiem. Aha, one lecą z wody. One z wody lecą. I to jest śmieszne. To jest naprawdę bardzo śmieszny hero. Jak tak. Oczywiście szczela też, ale widzę, że ma problem z rundą trzecią już tak naprawdę, więc może kozakiem tutaj nie będzie nosić się tego. Chociaż tak naprawdę, pamiętajcie, no, już w tej rundzie on sobie już nie radzi. On sobie już w tej rundzie po prostu nie radzi. Dajmy do tym Saba. Z tym upgrade'em. I dodajmy drugiego Saba, bo ten Sabi miał dawać boosta dla Mistrala, czyli tej ścieżki. Jestem ciekaw, czy to faktycznie tak będzie. Oczywiście sprawdzimy to na piaskownicy później jeszcze. Tak dla pewności wszystko. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Ok, dajmy teraz boosta. Dostali teraz oni boosta. W porządku. Pytanie, czy boost jest do zasięgu, czy ogólnie. Czy ogólny to jest boost. Zobaczymy to za momencik. Rzucimy tutaj gdzieś dalej sobie naszego Saba. Teraz co? More popping power. Czyli więcej balonów naraz jest w stanie on zniszczyć, czyli więcej, tak, więcej balonów naraz może uderzyć. Dajmy teraz go troszeczkę dalej, uruchomimy skilla. Dobra, tylko i wyłącznie jednostki w zasięgu. Dobra, to jest oczywiście zrozumiałe jak najbardziej, więc to jest w porządku. Więc tak jakbyśmy mieli to już załatwione. Naprawdę. Nowy hero. To jest dopiero dobra pobudka, aktualizacja, szybko wam to jeszcze nagram i jeszcze wam to szybko się obrobię i postaram się opublikować standardowo o 12, może się uda, chociaż będzie bardzo, bardzo ciężko, coś tak czuję, naprawdę będzie mega ciężko, no ale dobrze, Mistral, mamy cię. I teraz co, tutaj nie widzę żadnej interakcji z wami, a według patchnota Sadik 1 increase the range of the ballist, czyli zwiększa zasięg jemu. Zobaczmy, zasięg ma tutaj, usuwam go. Zasięg się nie zwiększył wcale. Ale to ogólnie zwiększało zasięg przecież. To ogólnie zwiększało zasięg. Sabik 1xx increase the range of ballist missile, czyli to. To jest na pewno to. A, dobra, to tego akurat nie wiem, co to w takim razie mogło oznaczać.
Ale dobrze, ja bym chciał przetestować oczywiście tutaj jeszcze nasz bank, kochany, a ten zrobimy na takiej normalnej gierce. Zróbmy to, może nie na tej mapie, bo chciałbym mieć tą wodę troszeczkę, powiedzmy na tej w takim razie, na sandboxie to zweryfikujemy i zobaczymy, jak to się będzie tutaj właśnie miewało. Czyli co, weźmy nasz bank. Raz, dwa, trzy. Mamy depozyt. I teraz... Czemu tu są pieniądze? Plus. Czyli ja... Dobra, czyli to domyślnie daje nam możliwość zapełnienia banku do połowy. Tu mamy zapełnienie banku do 3/4. I teraz rozumiem, że jak puszczę rundę... Oczywiście przydałoby się coś bijącego, tutaj rzecz jasna, ale dajmy go w taki sposób dziwny. Teraz dajmy go tutaj. Teraz w ciągu jednej rundy, tam było chyba 7200 było. Nie zauważyłem tutaj, żeby to się czegoś przybrało, więc chyba jednak potrzebujemy normalną grę uruchomić, żeby to przetestować. Więc tak też oczywiście zróbmy. Zagrajmy test na easy. Też na easy zagrajmy. Zobaczymy, jak się tutaj będzie miewało. Oczywiście zacznijmy naszym nowym herosem. On jest najważniejszy dzisiaj. I specjalnie go stawiam tak, żeby tutaj nie było zasięgu dla jego min. Bo chcę zobaczyć, czy jego miny są w stanie atakować, nawet jeśli są poza zasięgiem jednostki. Bo to może być naprawdę mega, mega kozackie. I idziemy od razu w kierunku banku. Tu postawimy naszego tutaj darmowego Dart Monkey. Patrzcie, tutaj sobie on naprawdę bardzo fajnie radzi. Tutaj sobie radzi naprawdę bardzo dobrze. Jest całe jeziorko tylko, znaczy cała studnia, bo to chyba będzie coś a la studni. Tylko będzie dla niego. Okej, nie strzela tutaj swoimi minami, czyli miny strzelają tylko w jego zasięgu. Okej, to trzeba oczywiście zapamiętać też. I idźmy w kierunku banku, idźmy w kierunku farmy naszej kochanej. Później banku, zobaczymy, jak to się będzie faktycznie tutaj miało. Czemu nie mam tutaj naszych farmerów? Nie mam farmerów, smutna sprawa. Okej, szybciutko teraz to pozbierajmy i zobaczymy, jak to się będzie miało. Czy to się w ogóle nagrywa, by the way, nagrywa się, okej. No to ja rozumiem, to ja oczywiście rozumiem. Wszystko działa tutaj jak najbardziej poprawnie nam. Ale dobra, to przyspieszę troszeczkę, żebyśmy to szybko oczywiście zrobili. Jeszcze jedna jest ważna rzecz do zauważenia. Nasz hero, z tego co zauważyłem, bije 3 warstwy jednocześnie. On bije 3 warstwy tym swoim rewolwerem i to jest naprawdę kozackie. I to jest naprawdę bardzo mocne. Czy tutaj jest jakiś boost, więc zresztą tu jest speed tylko i wyłącznie. More popping power, ale to jest chyba, że ilość naraz bombami, czyli jeden wybuch może po prostu więcej uderzyć. Dobrze, mamy nasz bank, mamy nasz depozyt. I teraz tak, ja otworzę specjalnie moje tutaj jakby wszystkie analizy, które robiłem już odnośnie banków, w której ilości, znaczy w jakiej pojemności, ile on powinien uzyskać i zaraz to będziemy oczywiście testowali, czy tak faktycznie jest w tym momencie. I ja tak, dałbym mu jeszcze tylko power, bo chciałem zobaczyć, jak on się jeszcze tutaj jakby zachowuje w przypadku boosta. W przypadku boosta, widzicie, gramy z samym herosem. Nic nie buduję. Gram samym herosem, bo chcę naprawdę zobaczyć jego faktyczną moc. Mam już jego buścik. W tym momencie ile warstw zostanie bić? Z... Ojojku, czekajcie. Tak, odbije strongi, ja wiem o tym. On rozwala chyba różowego na shota? Nie, z... Tyle samo chyba zabierało. Rozwala białego na raz. Biały na raz. I teraz pytanie, ile to jest warstw. Biały na raz. Okej. Tutaj jego nie widzimy. Dobra. Czyli w ten sposób nie uzyskamy możliwości bicia kamo. Dobrze o tym wiedzieć oczywiście. Dobrze o tym wiedzieć. Dlatego mamy teraz 2000. Teoretycznie dzięki tej kasie wpłaconej powinienem dostawać teraz za rundę 600 powinien dostać. Czyli 3200 powinno pójść. Jest 3. Dostałem 400. Dostałem 400, teraz powinienem dostać 7000 łącznie, otrzymać.
Powinno być 3800. Według mojej analizy powinno teraz być 3800. Jest 3800. Teraz powinno być 4700. 4700. Jeśli tak faktycznie będzie to szło, to faktycznie nasza płacona kasa ma wpływ na wszystko. Czyli ten boost 20% też jest uzyskiwany. No proszę, proszę, proszę. 4800. 4800. Zgadza się wszystko idealnie. Tak. Mam pełne analizy, ile powinien dostać w każdej rundzie. Na przykład, jak już mamy 8600 w banku, dostaniemy nawet 1400. No, to już jest ładne. To już jest ładne. Nie, jak mamy 7200, to dostaniemy 1400 wtedy cash bonus. Więc to jest naprawdę wow. Więc wpłacając tutaj 1200 dostaliśmy teraz. Tylko przez to, że się runda nam podbiła. Więc tak naprawdę, wpłacając pod koniec rundy pieniądze, czyli jak się runda dopiero co kończy, tyle wpłacając nawet, jeszcze więcej, uzupełniamy do końca, czyli 1200 dostaliśmy bonusu de facto. Czyli co rundę 1200 możemy dostawać w ten sposób z banku. Tak? Zaraz zweryfikujemy. Tak. Co rundy 1200 możemy otrzymać. Czy coś tracimy? Czekajcie. Mam 5,5. I to jest naprawdę mega kozackie. To jest naprawdę mega kozackie. Patrzcie, jak to, jaki mamy przyrost pieniędzy dzięki temu. No nie wiem, chyba że coś źle się patrzę na to. Chyba że się źle na to patrzę. Ale to naprawdę wydaje się mega mocne. A w ogóle też ten hero na tej mapie, no jest naprawdę mega dobry. On jest naprawdę teraz mega dobry. Dajmy tylko, jakbyśmy mieli 7, czyli 700 mamy wtedy. 700 i teraz ile dostaniemy dzięki temu? To jeszcze jedno, jak mamy dwa banki, czy możemy dwa na raz tak podbijać. Dobra, mamy collect all. Czy, dobra, zbieramy i teraz dajemy depozyt. W dwóch musimy dawać depozyty, dobra, to oczywiście takie będzie troszeczkę uciążliwe. Będziemy mieli tych banków naprawdę dużo, żeby szybko je jakby deponować tam, pieniążki w nich. Ale zobaczcie, ciekawe co sobie poradzi solo w takim razie. Ale no, ta ilość gotóweczki, jaką pozyskujemy, jest po prostu straszna. Jest po prostu straszna ona. Zobaczcie sobie sami. Naprawdę tutaj bardzo ładne ilości pozyskujemy dzięki temu. Zadajmy tutaj boosta tego w tej postaci. Naprawdę dobry. On jest naprawdę dobry. To będzie chyba jeden z moich kolejnych ulubionych herosów. Takie mam wrażenie, że on naprawdę będzie moim chyba jednym z tych ulubionych. Zobaczcie, co on tutaj po prostu wyprawia w tej gierce. Co on w tej gierce wyprawia? On gra solo. De facto ja gram solo hero. Z masą oczywiście kasy. Z masą kasy gram teraz. No, patrzcie, jak ja przyrastam. Jak ja przyrastam gotóweczką. To będzie dobre. Z tymi bankami naprawdę będziemy na tak poszaleć. W ogóle jeszcze te banki przy Benjaminie będą mega dobre, już Benjamin dostaje więcej co rundę. No i teraz co? Co z tym? Nie mam pytań. Ja po prostu nie mam pytań. No nie no, wprowadzili też tutaj. To jest genialne. Po rundzie dostaniemy statystyki. Ej no, to jest genialne. Nie. To jest chyba najlepsza rzecz. To jest zdecydowanie najlepsza rzecz, bo to jest po prostu wow. Ej, tego mi brakowało w singlu. To jest oczywiście w multi dodane, ale w singlu tego nie było. Teraz to będzie po prostu mega, po prostu fajna zabawa, żeby nawet się na to patrzeć. Zresztą całą moją podniętę na sam koniec odnośnie tego, co nam wyskoczyło, zapomniałem wam pokazać najważniejszej chyba rzeczy, czyli i jego 10 umiejętności. To jest po prostu paraneża, całkowicie zapomniałem. Bardzo całkowicie o tym zapomniałem. I sprawdźmy to szybciutko. Czyli postawmy tutaj bombę. Bombę stawiamy na wodzie, czyli tutaj ona też ma swój zasięg. Czyli pewnie jak postawię tutaj, to mimo że on ma zasięg, to chyba nie szczeli. Wy Moaba. Spróbujmy to. Wszystkie inne bombki poleciały, ale one i tak są mocne. Te bombki są i tak mocne. A szczelisz zwykłe? Nie. Zwykłego nie szczelisz. To puśćmy ci w takim razie BFB. BFB ci puść. Mogę postawić ich kilka? Czekajcie, czy mogę postawić was kilka? Mogę postawić ich więcej.
Czyli tak naprawdę, jeśli miałbym dobry timer, czyli jeśli mógłbym po prostu stawiać ich więcej, to jak najbardziej się da. I teraz puśćmy Bada. Puśćmy Bada na to. Jak się Badzik zachowa? To jest 10 poziom. Na poziomie 20 jest jeszcze większy boost. Wiecie co? Ja bym szczerze mówiąc zbierał to. Ja bym to szczerze mówiąc zbierał te miny i w późniejszej runie to użył. Albo w ogóle strzelił sobie tutaj jednak. Czyli tak naprawdę reaktor zyskał teraz bardzo mocno, bo teraz tak naprawdę sens jest zbudowanie reaktora. Tylko dobra, jak mamy ich więcej w jednym punkcie, to problem jest tego typu, że tak naprawdę my nie potrzebujemy ich użyć, a znaczy nie potrzebujemy użyć wszystkich min, a wszystkie polecą. Więc to jest troszkę minus, ale na Bada, ile na Bada potrzebujemy podstawowych, mówię na poziomie 10, prawda? Ile potrzebujemy ich? 1, 2, 3, 4 rozbijają. 4 umiejętności rozbijają go, ale pamiętajcie, że to jest poziom 10. Na poziomie 20 nasza bombka tutaj w ogóle mega fajnie wygląda teraz, mega fajnie on wygląda na tym poziomie. Nasza bombka jak działa na poziomie 20? On już do tego poziomu rozwalił. To był poziom chyba strzelenia rakiety z Saba. 3 warstwy rozwalił. Tyle co, czyli jakby potrójny damage się zrobił. Potrójny damage się zrobił jemu. To było po prostu teraz cudowne. A teraz rozwalisz wszystkich naraz? Wszystkich naraz. Teraz ich rozbijesz jeszcze bardziej. Tylko szkoda, że oni może rozwalić na przykład od razu z BFB do ceramik. Ale dobra, już widzimy, że to jest mega mocny skill. On będzie znerfiony, zdecydowanie on będzie znerfiony, bo tym bardziej on jeszcze będzie miał bardzo wielkiego boosta tutaj. Tak, widzicie? To jest zmniejszenie tego ładowania całego. Teraz ono będzie częstsze i z tym będzie jeszcze częstsze. Zobaczcie teraz, jak to się szybko regeneruje. Z tym, jak to się będzie teraz szybko regenerowało, mamy 2 boosty teraz już. To są już 2 boosty i patrzcie na ten czas. Tak będzie w normalnej grze. Tak będzie w normalnej grze. Więc to będzie po prostu kozackie. Dobra, wróćmy do zakończenia. Żeby nawet się na to patrzeć, będzie to naprawdę mega przyjemne. Czy doszły mi tutaj? Tak, doszły mi tutaj manki. 4. Użyłem Saby, 2 banki. Dwa banki, 2 farmy. No i 1 darta. To będzie po prostu teraz wymiatane. Czyli, no, będę jeszcze więcej grał w takim razie, będę jeszcze więcej grał. Oczywiście, no, o mój kochany, oczywiście Quincy tutaj musi wejść zdecydowanie. Czy ja mogę ci zmienić jeszcze skina przy okazji? Bo przecież mam skiny. Mam skiny z tobą, a tutaj są zmiany w ten sposób. A nie mogę zmienić, nie mogę zmienić. Glugunner jest nawet, okej. Jak najbardziej w porządku. Czy jest was więcej? Nie, tylko tyle. To pewnie będą dodawali w trakcie. To pewnie będą dodawali w trakcie. To jest po prostu cudowna rzecz. To jest cudowna rzecz. Ale dobra, przetestujcie sobie to sami. Wiem, Hero kosztuje drogo. 5000 to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę bardzo co dużo, jak na Herosa. Ale wszyscy ci nowi kosztują właśnie tyle. Tu nam nic nie dochodziło nowego, nic nie doszło nowego. Wszystko mam już na full, wszystko mam na full. Dlatego dobrze, że zostawiłem sobie te 4 punkty knowledge, bo dzięki temu mogłem wam pokazać, o co tutaj kamany, jak to właśnie tutaj testować. Klikam oczywiście tutaj jeszcze w inne rzeczy, żeby sprawdzić, czy coś tutaj się jeszcze zmieniło gdzieś indziej. Ale z tego co widzę, to chyba jednak nie. Tutaj się już nic nam nie zmodyfikowało. No to co? Dziękuję wam w takim razie za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnych odcinkach naszych kochanych baloników, bo jak widzicie sami, są one rozwijane, więc na pewno ta seria nam nie zniknie. Na razie, hej, pa!